Ale wzięłabyś Michała ze sobą? Michał już był. Gdyby była, ja wiem, że była, gdyby była taka druga możliwość. Gdyby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, jedziesz z pierogiem do Azji? Powiedziałabym, jadę. Ale ty byś pojechała z... Azja już była. Nie, jakbyś miała wybór. Znaczy, jakbym miała wybór, no to pewnie pojechałabym na znaczonym. No na niego zawsze mogę liczyć w każdej sytuacji i jakby... Ale ja nie wiem, czy to jest dla mnie. W ogóle nie rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiajmy o tym. Nie, wiesz... Nie, to jeszcze jest za wcześnie. No, dokładnie, nie rozmawiajmy o tym. Ale ja bym polecał, bo to super przygoda. No. No, Lenio też był i też mówi, że było super. To znaczy tak, ja nie jestem typem podróżnika. Jakby wszędzie już mówię, już się ze mnie śmieją. Leciałam raz w życiu samolotem z Gdańska do Warszawy. Także byłaby to przygoda życia i wszyscy by ciebie się śmiali. Było spoko, bo tam na stopie się to wszystko opiera. Halo, halo. W Azji może lubią duże dziewczynki, więc pewnie bym złapała stopę nieraz.